zapiekało się 30 minut. Wysypujemy ci, kolego. Wow. Kurę przed chwilą sprawdziłem dla pewności. Zjesz ty tyle, chłopie? Nie wiem. Chyba tak. Wygląda dużo. Tu boczek jeszcze trzeba wyciągnąć, a ja nie dam rady. Dobra, teraz. Jedną ręką, a czekaj, zobaczymy mój. Uważam, bo tam... Wiesz co, ja bym ziemniaki jeszcze sprawdził z ciekawości. Twojego nie wiem, czy bym nie urwał, bo ten sok ci się normalnie wyleje. No bo ja miałem pomidory. Tak, tego chyba. Dlatego nie wiem, czy chcę to podnieść. Chcę. Nawet pragnę. No. Ale boczusia zostało tam w środku. Patrzcie się, jaki super. Wow, za chwilę to wyciągam resztę z tego. Przesiąkło nam trochę, o, otworzył się worek. Odkleił się. Trzeba drugą stroną wsadzać go. Widzisz, cały czas się człowiek uczy. No to pokaż jeszcze tu, bo tym zostało jeszcze 3 minuty. Boczuś z polskiego sklepu, wędzony podwójnie i szparagi. No coś pięknego, jeszcze nigdy tak nie robiłem. Widziałem to parę razy gdzieś, ale wow. Ale zwiedły nam. Za długo byśmy posadzili, czy nie? Wow. Nie, bo tak boczek się topi. Nie, bo myśmy czekali 5 minut. 5 minut krócej trochę. Ile chcesz? Po 5 mamy, ty, a nie po 9. Nie 9, tylko 10 było razy. No dobra. Gra! Takiego oto dysza mamy. Dysza, mówiąc po góralsku, w Ameryce Północnej. Pięknie idzie. Cały tłuszczyk skapuje tu i zostanie takie crispy. W tych woreczkach, w kopertach z papieru jakiegoś tam, już zapomniałem jak się nazywa. I dałem tam boczek duński, tak jak tutaj. I zrobiłem specjalnie ziemniaki w tym. Z czym? Z olejem, z pieprzem i z solą. I to samo tu daję. Cebulę. To jest takie jak kociołek prawie zrobimy. Cebulę Adrian lubi bardzo dużo cebuli, on bardzo lubi jeszcze nie tylko cebulę, bo lubi pomidory bardzo. Nie bardzo? Nie. Czekaj, nie wiem co dać teraz. Tu zrobiłem kurczaka, już przyszykowałem 2 dni temu, przymarynowałem go. Tu mam olej w sprayu. Powinien ci tą cebulkę trochę posolić, ale tam za dużo wszystkiego jest. Trochę tego, seler i to wszystko, bo ja chcę pomidorki dla mnie. Chcesz grzyby? A trochę daj. Okay. Nie tam strasznie dużo, ale daj. No to będzie gruby obiad. I shiitake mushrooms. Jeszcze trochę popsikam, żeby one dostały trochę oleju, trochę soli, nie za dużo i pieprzu. I zaraz to zawijamy na piekarnik. Ja drugą zrobię teraz. Cebulę, boczek i kurkę. Ziemniaczki tu już, jak mówiłem wcześniej, zrobione i posolone i wyoliwione. Kurczę, ciężko to wziąć. Rozrzucić tak fajnie, żeby one się przypiekły. Nie wiem, ja nie mam doświadczenia z tym papierem. Raz chyba coś robiłem, ale miałem te kawałki takie, położyłem to otwarte, bo nie zamknięte. Dobra, to jest tak. I teraz do tego ja sobie kładę to, co Adrian nie lubi. Pomidory, paprykę. Okej, patrz, zagraj do środka. No, widać to? Tak. O! Muszę tą ręką, bo tamtą mam pustą. Tu.
tu i jeszcze tu. Jeszcze grzyby. Jezus, to obiad na 24. Ja tu rzucę wszystkie te grzyby. Grzyby shiitake, one są nie dość, że zdrowe, to one mają smak bardzo podobny do rydzy. No, rydzą nie dorównują oczywiście. To na 100%. I mam pomidory wielokolorowe, kupiłem takie sobie malutkie. I to ładnie później na talerzu będzie wyglądać, mam nadzieję. A teraz musimy to jeszcze pooliwić, bo inaczej smaki nam nie przejdą. Gdzie jaką mam? Soli. Nie za dużo. Pieprzu. Zamykamy sprzęt i dajmy piekarniczek nad mały. I teraz jeszcze musimy to zwinąć, zapakować ładnie, by się nam to nie otworzyło. Przenieść swoje. Tak jest, twoje jest nieważne, moje jest ważne. Kurczę, ciekawe czy to... Czekaj, piekarnik jest włączony. I zobaczymy tak na tym. Ciekawe czy mi się to nie przepali. Bo to na blachach się powinno kłaść chyba, ale zobaczymy. Okej, okay. Twoje. No. Okej. Okay. I 30 minut na 400 Fahrenheita, tak wyczytałem. No. A tutaj damy to, co ja miałem dać tu. Tylko do piekarnika tam się mi nie zmieściłoby. Raczej te tutaj by się nie zmieściły. Tak ładnie pojechałem do polskiego sklepu, boczuś, kupiłem wędzony podwójnie, kurne. Trochę oliwki na to, trochę garlic powder, trochę czego tam jeszcze, pieprz, sól. Ale tylko sól po końcach, bo boczek jest, jest boczuś słony, wiadomo. Bardzo zdrowe jedzenie, low cholesterol kupiłem specjalnie. I to włączymy dopiero na końcu, dlatego że to tylko 12 minut i będzie gotowe. Znowu mamy mycia.